Tytuł mojej pracy to jest Solar Trance. Wzięło się to z takiej trochę próby uchwycenia niepokoju, który gdzieś tam się we mnie znajdował i znalezienia trochę jego źródła, którym się okazał splot słoneczny, czyli to solar plexus z łaciny. Uchwycenie jakichś takich podskórnych napięć, które przyjmują skalę geologiczną wręcz. Połączenie tych mechanizmów to był taki punkt wyjściowy. Solar Trans, raz, że sobie wyobrażam, że te neurony, które gdzieś się nawarstwiły w tej klatce, że one długo były w niej jakoś uwięzione, że wypływają jakąś taką pozaziemską czy kosmiczną rzeczywistość i dołączają do jakiegoś solarnego transu, a dwa, że wszystko, co jest na Ziemi, jest napędzane jakoś przez światło, które jest z jednej strony jakąś nadzieją, a z drugiej strony jest pułapką, przez to, że jest duże zanieczyszczenie tym światłem, ale też na przykład dla, nie wiem, dla ćmy, dla takiego, dla jakby to światło może być nadzieją, a może być jakimś dużym zagrożeniem. I to były jakieś takie elementy wyjściowe, które przyczyniły się do powstania tej pracy. Powstało chyba jakiegoś rodzaju doświadczenie, jakaś opowieść. Przede wszystkim zależało mi na wytworzeniu jakiejś takiej atmosfery, która miała najpierw oddawać napięcie, ale okazało się, że to napięcie jakoś tak, które dla mnie było ważne, tutaj wyszło tak, że ta atmosfera stała się taka wręcz przyjazna i że ludzie lubią spędzać czas w tym pomieszczeniu czy w tej przestrzeni, w której jest prezentowana praca. Że to może, że z jednej strony zależało mi na wytworzeniu takiej atmosfery, jakby wszystko drżało i że widzimy jakieś takie sygnały nadchodzącej jakiejś może eksplozji, albo to jest jakaś przestrzeń już po jakiejś eksplozji, czy czymś takim. Że może to już jesteśmy jakoś pogodzeni z tym, nie wiem, że siedzimy w tej przestrzeni i że to jest w jakiś sposób miłe. To też mnie zaskoczyło, ale okazało się ważną częścią tej pracy. Na tą pracę składają się obiekty i wideo. Wideo przedstawia wnętrze kanału, właśnie trochę odnosząc się do tego światła na końcu tunelu, a tutaj akurat ten kadr tak kieruje nas w głąb, że nie wiemy, czy znajdziemy to światło, czy go nie znajdziemy. Za to jakby wypływa w naszą stronę. Trochę tak jakby ten świat podziemny właśnie wybuchł. No, są elementy takie ściekowe, typu te studzienki kanalizacyjne. Są obiekty betonowe i obiekty ceramiczne, ale one są takim połączeniem kratki ściekowej i żeber. Część z nich leży na ziemi, a część tak jakby powstaje już jakby na skutek wybuchu, gdzieś się znajduje w jakiejś innej przestrzeni. I w jednym obiekcie też jest świeczka, którą można zapalić i ona jest w miejscu serca, tak jakby wypalała to serce. W tym solar transie też mi zależało, żeby uzyskać, bazując na doświadczeniach moich osobistych, jakąś taką dosyć uniwersalną opowieść. Do tej pracy solar transowej, która jest głównym dyplomem, jest aneks Dom Latarka. Bezpośrednio odnoszę się do swoich tam wspomnień o poczuciu wyobcowania czy z dzieciństwa, czy wracam trochę do początku tego wszystkiego. Taki punkt wyjściowy, doświadczenie obcujące, które dla mnie się bezpośrednio łączy, ale też działam chyba dosyć uniwersalnie, no, odnosi się do jakichś takich skłębionych wspomnień, które gdzieś tam siedzą z tyłu głowy i trochę nie wiadomo, co z nimi zrobić, wracają w jakichś takich niespodziewanych momentach, gdzie próbujemy znaleźć jakieś swoje miejsce, ale ten domek tak idzie na tych swoich nogach roztrzęsionych, próbuje wyznaczyć kierunek, ale ten wzrok mu się tak gubi i oświetla sobie drogę, po to ma latarkę, ale tak naprawdę nie może znaleźć tego swojego celu. Próg sam w sobie no, jest jakimś takim punktem przejścia i przemiany. Tutaj chyba na dwa sposoby jakoś, bo z jednej strony no, zapraszam do jakiegoś innego świata, czyli przekraczamy ten próg trochę i to przechodzimy pomiędzy jakimś światem rzeczywistym, a jakimś światem może podziemnym, czy jakimś takim pozaziemskim. No i z drugiej strony w kontekście tego domu latarki, no to też można czytać to tak bardzo bezpośrednio, jako że zapraszam do przejścia przez ten próg i zapoznania się z jakimiś moimi przeżyciami.